poniedziałek, drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, 17 kwietnia 1995 roku. O 5:50 rano wybuchł gaz w wieżowcu przy ulicy Wojska Polskiego w Gdańsku. W poniedziałek rano, kilka minut przed godziną 6, 11-piętrowym wieżowcem przy ulicy Wojska Polskiego 39 w Gdańsku wstrząsnął wybuch. W piwnicy budynku eksplodował gaz. Całkowicie zniszczone zostały dwa piętra. Parter i pierwsze piętro zostały zmiażdżone i wgniecione w ziemię. Na tych kondygnacjach mieszkały 33 osoby. Z budynku odpadły ściany elewacji frontowej. Wieżowiec pochylił się. Z trzeciego piętra wyszedłem przez balkon na ziemię. Ja na 8 piętrze mieszkałem. Mieszkanie szczytowe. Także no... Do tej chwili przeżywam ten szok związany z tym momentem samego wybuchu, gdzie moje wrażenie było takie, że cały budynek się nagle uniósł do góry i po pewnym momencie nastąpił potworny wybuch, następnie siadanie budynku. Tak jakby coś zatrzymało się na czymś. Tak. No, dowodem tego jest, że dwa piętra zostały całkowicie zdewastowane tym wybuchem. Ja w pierwszej chwili sądziłem, że może gdzieś nastąpi jakiś niewielki wybuch i to się wszystko uspokoi, ale jak cały blok się zaczął ruszać, to praktycznie tylko po syna z żoną żeśmy do sąsiedniego pokoju skoczyli i później przez balkon na ziemię. Jeszcze ratownicy z ZKM-u pytali się tych pierwszych osób, które to było piętro praktycznie, bo to trzecie piętro, to z tego zrobił się parter. Potworny był szok, jak wyjrzałem przez okno i patrzę, że jestem na parterze, mieszkałem na trzecim piętrze cały czas. To już zrozumiałem, że to jest, prawda, coś bardzo poważnego. Kilkanaście minut po wybuchu przybyły ekipy ratownicze. Z gruzów wydobyto kilkanaście osób. Cztery poniosły śmierć, 9 znajduje się w trójmiejskich szpitalach. Los 17 osób ciągle nie jest znany. W budynku wybuchło kilka pożarów, które gaszono do późnych godzin wieczornych. Ciągle szukano ludzi. Mieszkańcy ocalałej części budynku zostali ewakuowani, umieszczono ich w hotelach i pensjonatach. Wśród uratowanych jest rodzina, która mieszkała na parterze. Dzięki Bogu, że wyjechaliśmy z domu, bo gdybyśmy byli, to byśmy już nie żyli. Przeżywamy wszyscy tragedię sąsiadów. No to prawie jak rodzina, tyle lat mieszkaliśmy razem. W nocy specjalny sztab pracujący pod kierownictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o wyburzeniu zagrożonego budynku. Zbudowany w 1972 roku wieżowiec posiadał konstrukcję żelbetonową, dodatkowo spojoną stalowymi wzmocnieniami. Wzniesiono go na bardzo stabilnym gruncie i zdaniem specjalistów właśnie dzięki temu nie zawalił się w momencie wybuchu, mimo że poszczególne jego fragmenty osiadły nierównomiernie. Wieżowiec stał, ale dwie kondygnacje były całkowicie zmiażdżone. Ekipy ratowników nie mogły dotrzeć do osób, które znajdowały się w piwnicach budynku. Nie mogły także bezpiecznie pracować. Podjęto decyzję o wysadzeniu budynku w powietrze. Po spenetrowaniu pięter, które wystawały ponad ziemię, sztab akcji ratowniczej zadecydował o zburzeniu wieżowca. Miano nadzieję, że w gruzach najniższych zniszczonych pięter żyją jeszcze ludzie. Akcję wysadzania budynku przy Alei Wojska Polskiego 39 zaprojektował i wykonał zespół saperów z Wybrzeża pod kierownictwem komandora Bernarda Nakraszewicza, szefa inżynierii morskiej marynarki wojennej. Pomagali im saperzy z Wrocławia i Tczewa. Przez 3 doby w akcji ratowniczej uczestniczyły setki osób. Jednocześnie pracowały 200-osobowe ekipy. Początkowo w miejscach poza tzw. obrysem budynku używano sprzętu ciężkiego. Później ratownicy pracowali już tylko ręcznie. W ciągu pierwszych 48 godzin po zburzeniu wieżowca wydobyto 10 zwłok. Ostatnie ofiary tragedii znaleziono dziś w nocy. Około godziny 21:40 wydobyto zwłoki 11 ofiary. 2 godziny później odnaleziono nieżywą 12 ofiarę. Przez cały ten czas na miejscu pracował geofon, urządzenie wykrywające ruchy i szmery organizmów ludzkich. Małą iskierką nadziei były badania gruzowiska przez geofon, który stwierdził, że w okolicach szybu windy wyłowił jakieś hałasy. Dlatego też akcja ratownicza prowadzona jest tam przy użyciu ręcznego sprzętu. Niestety na razie nie natrafiliśmy na ślad życia. Wydobyliśmy koło szybu jedną, niestety martwą kobietę. Czy jest szansa, że tam się jeszcze nie szli życie? Wie pan.
Podejrzewam, że nie. Z każdą godziną malały szanse na uratowanie zasypanych ludzi. Do godziny drugiej odnaleziono już łącznie 16 zwłok. W czasie tej akcji ratowniczej jest wydobywana kolejna osoba, która jest martwa. Prawdopodobnie jest to mężczyzna. No, w średnim wieku. W ogóle tutaj no... Zwłoki są możliwe do identyfikacji? Trudno cokolwiek teraz powiedzieć. To znaczy się... No może być ciężko, ale w sumie jak wiadomo, czyje to jest mieszkanie, no to, to możliwe, że będzie szybko zidentyfikowane. Ciężki sprzęt tam jeszcze pracuje? Tak. Cały czas, no ta jedna koparka tam, to znaczy się tam dużo teraz rąkami się odwala, ale jak są jakieś duże kawałki ściany, no to trzeba to brać ciężki sprzęt. Do jakiego poziomu już doszliście? To znaczy się, to trudno... To jest parter? Od tej strony tutaj, no to ja nie wiem, ale pierwsze piętro chyba. Natomiast od tamtej strony to tam już w części jest i piwnica już. Także w tamtej strony są bardziej zaawansowane prace niż tutaj. O 3.30 zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież przedmiotów należących do mieszkańców zburzonego wieżowca. Kim w takim razie są ci panowie? Nie wiem. No to dlaczego ich zatrzymaliście? Nie tylko przypuszczenia, że te przedmioty mogą pochodzić z tego rumowiska, to na razie trzeba udowodnić i stwierdzić. Mężczyźni ci okazali się pracownikami firmy ochroniarskiej. Do godziny 6 liczba ofiar wzrosła do 18. Nieznane są wciąż losy 3 osób. Do godziny 2 w nocy znaleziono już w sumie 15 zwłok. Ostatnią ofiarę wybuchu ekipy odnalazły o 5.39 nad ranem. Łącznie w ciągu prawie 3 dni i nocy po wyburzeniu wieżowca znaleziono zwłoki 16 osób. Być może niektóre szczątki, jak się na razie wydaje jednej osoby, są częściami dwóch ofiar wybuchu. Przesądzą o tym sekcje zwłok wykonywane w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiej Akademii Medycznej. Po godzinie 10 ekipy ratownicze pracujące lekkim sprzętem zostały wycofane z akcji. Praktycznie już żadnej szansy nie ma. To już jest to, co widać, to jest podłoga piwnicy budynku. Zostało jeszcze kilka łopat gruzu. Tam już szczątków raczej na pewno nie będzie. Do południa trwały ostatnie prace oczyszczania terenu, na którym jeszcze w poniedziałek rano stał wieżowiec. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Dziś rano po godzinie 9 znaleziono szczątki instalacji gazowej. Być może dzięki nim przyczyna wybuchu stanie się niedługo znana. W tej chwili dowiedzieliśmy się, że znaleziono dwa odwadniacze odkręcone i klucz. Co to oznacza? No to oznacza, że... Wedle wszelkich znaków na ziemi i niebie ktoś świadomie dokonał tego odkręcenia, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś był nieświadomy, odkręcając dwa odwadniacze. O tym, co było przyczyną wybuchu gazu w wieżowcu przy Alei Wojska Polskiego 39, zadecyduje śledztwo prowadzone przez prokuraturę. Widziałem te zawory, ale nie jestem specjalistą. Nie potrafię określić, czy uraz mechaniczny, czy działanie siły mechanicznej może spowodować wyrwanie się końców odwadniaczy. My szukamy kompletu odwadniaczy i chcemy mieć je wszystkie i to będzie miało istotne znaczenie dla obliczenia ilości rozprężonego się gazu, siły eksplozji, wszystkich tych rzeczy, do których potrzebujemy biegłych. Obecnie śledztwo prowadzone jest w kilku kierunkach. Ustalane jest również, czy osoby znalezione w gruzowisku zmarły w wyniku eksplozji gazu, czy też późniejszej detonacji. W Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzono już sekcję większości z 20 przewiezionych tam zwłok. Na podstawie przeprowadzonych przez nas badań możemy jednoznacznie powiedzieć, że do zgonu wszystkich 20 osób, które zostały do nas, do zakładu dostarczone, przewiezione, doszło nie później jak krytycznego dnia, to znaczy w dniu wybuchu, czyli w poniedziałek. Wszystkie ciała noszą ślady bardzo dużych obrażeń mechanicznych i termicznych oraz działania tlenku węgla. Zidentyfikowane ciała przygotowywane są do oddania rodzinom. Zakład Medycyny Sądowej zabezpieczył materiały niezbędne do wykonania badań specjalistycznych, których wyniki mogą być wykorzystane w śledztwie. W gruzowisku nie udało się niestety znaleźć już kogokolwiek żywego. Ostateczny bilans katastrofy to 22 osoby zabite i 12 osób rannych. W tej chwili w tym miejscu powstał nowy budynek. Mieszkają w nim ci, którzy ocaleli.